słabszy. Okay. To jest taki zespół z Ukrainy, moment. Poruszamy nazwę. Korpiena? Co? Korpiena? Nie. Inaczej. Dwie bliźniaczki są. Jak? Dwie bliźniaczki są, z których i Timur na pewno. Ukrainy właśnie. Kojarzycie atmosferę? Nie. Posłuchajcie ich piosenek, ale z Rosy Państwa sprzed 3 albo 4 lat miały tam dziewczyny super nagłośnienie. Co to jest z tej gitary ten odgłos, wiesz? No, ja muszę ją nastroić, to nie wiem, czy mam telefon. O, słuchaj, mógłbyś podać mi telefon? Łapię podać telefon, ten tam. No, to jest twój. Tak, bo ty mam telefon, wiesz? Przepraszam cię bardzo. Tylko nie próbuję jej stroić. Nie będę. To jeszcze się nawet Jareckiemu z Oskarskiej Poręby nie udało. Całą noc on stroi. No w końcu pierdol mówi, piąta rano mówi, kurwa, tej się nie da nas stoi. A wziąłem 15 minut kombinarki, dobra, popatrz, stroi. To wiesz, magika do tego sprawy. Naprawdę cała magika, nie? Do tego sprawy. Chyba znać, no. Okej. To mi tu kapoznaster założył, ta gitara nie... Słuchajcie, zaśpiewam, byłam piosenką artyście. Wszyscy jeszcze oczywiście nie, trupa. Nie, 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 to, ta gitara by... Nie, idę drogą znikąd w cud. Jestem sobą, kto za mną kamień, kto za mną w przód. Wielkość to histeria skali, niezmierność i zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów, wielcy czy mali. To tylko słowa, to siła słów, to tylko głowa. Kolizja wizji, transmisja snów. Wielkość to histeria skali, niezmierność i zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów, wielczycy mali. Z procy, z mocy, na wskroś, na kres, posyłam pocisk, posyłam dźwięk. Wielkość to histeria skali, niezmierność i zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów, wielcy czy mali. Ping-ponga, zostało nas paru. Już, proszę bardzo.
tu masz napisane prawda, dobro, piękno. Tam jest tylko prawda. Ale super, Przemek, normalnie. Przemek... Słuchaj, musisz to częściej wpalać po prostu. Kurde. Oczywiście. Się ale, zaproszony. Ale mówię jest. Poważnie, nie żartuję. Naprawdę dobrze. Jesteś zaproszony, ale dobrze. Sądzę, że to będzie listopad. Dobrze, dobrze. Wiesz, sady? Nie, o to chodzi. Nam tak zwane nasze spotkanie, wiesz? A mam prawo zaprosić dwóch ludzi, ale bardzo dobrze granicę na najwyższym poziomie. O. Nie byle kogo. Ale gdzie? Do zagrody do Chryszczatej. O. No tam na Wyrzeczek może daje koncerty, no to wiesz. Super. Tam na rozsypańcu coś jeszcze tam działasz, tak? Wiesz co, ja tam bywam, ale bardziej inkognito byłem w zeszłym roku, to jeszcze Józek stał na bramce, ma tam jakieś wejścia. Zagrałem przy ognisku, bo jeszcze Chmielu żył. Wiesz o Chmiela, nie? Chmielu żył, więc ja po prostu byłem inkognito i patrzyłem jak on gra. On po prostu było słychać w jego krani, że się kończy. Może piosenki na piosenkę śpiewał po prostu coraz gorzej. A nie wiem, czy wiesz jedną rzecz o nim. On po prostu, nie będę mówił, bo ja nie specjalnie go lubię z wielu powodów. Nie, z tytułów artystycznych, bo jest czego. Niektórzy się nienawidzą. To jest taka piosenka powtarzalna. A nie z tego powodu. Z innych powodów, bo ja wiedziałem pewne rzeczy o nim. Jak mój, wiesz, przyjaciel. Ale ja nie wiem, takie rzeczy normalny chłopak powinien robić, kurwa. Okej. Więc wiesz, trzymałem się bardzo, bardzo z daleka od niego. I uważam, że porządnym człowiekiem to być, to jest najwyższa sztuka, wiesz. Nie, trzeba nikt próbować. Nie jest porządny tak naprawdę. Trzeba zawsze było. Trzeba się starać. Jak właśnie dobra, ale...